Andrzej tutaj opowiedział, można powiedzieć, o takich bardzo ogólnych, ogólnie przedstawił wiek historii, a ja może skupię się na zakładaliśmy tą solidarność, dlaczego związek zawodowy, jaki to ma związek z niepodległością. Mogę powiedzieć tak, że właściwie ja nie znałam ludzi, którzy byliby przeciwni niepodległości Polski. I to było dla nas tak oczywiste, że nawet zakładając WZZ-y, nie próbowaliśmy tego nawet artykułować. No, weźmy chociażby uroczystości, które z wielkim nakładem wysiłku i znosząc różne prawda, napaści jakichś tam zamorców i innych tam sił specjalnych i przemocy wszelakiej, które organizowaliśmy w czasie istnienia Wolnych Związków Zawodowych. To było tak, upamiętnienie ofiar grudnia, masakr tych ludzi, to tych 50 osób, które zostały zamordowane w czasie grudnia 70. Te uroczystości organizowaliśmy pod bramą Stoczni Gdańskiej, a następne dwie rocznice to był 3 maj i 11 listopad, które organizowaliśmy pod pomnikiem Jana Sobieskiego. No więc w ogóle dyskutowanie, czy związkowcy byli za niepodległością, nie ma żadnego sensu. W dodatku nasi koledzy, którzy zapisali się, przystąpili do WZZ-u Wybrzeża, robili rozpoznanie takiej najprostszej ekonomiki zakładu, no bo związek zawodowy powinien wiedzieć, ile podwyżek może żądać, prawda, w takiej wysokości. Mówię o najprostszym bilansie, to znaczy sprzedaż towarów produkowanych, w tym wypadku sprzedaż statku, ile z tego stocznia dostaje, a jaki jest fundusz płac. No i z tego wychodziło, że mniej więcej fundusz płac stanowi 3 tam do 5, góra 7% sprzedaży, podczas kiedy z danych ze stoczni zachodnioeuropejskich to było mniej więcej 30%. Czyli było oczywiste, że zyski przedsiębiorstwa w stosunku do, znaczy, że po prostu zaniżone są koszty płace pracowników. Na czym także nasi koledzy z WZZ-ów doskonale wiedzieli, po co nam niepodległość. Każdy mógł na ten temat podać bardzo wiele przykładów, ponieważ przy tym przeglądzie produkcji zakładu, zainteresowaniu się tym, co się w zakładzie produkuje, ile to kosztuje, to jeszcze wykrywali przeważnie całe działy produkcyjne, które robiły coś za darmo albo bardzo nisko opłacane, co bezpośrednio służyło można powiedzieć, potrzebą systemu. I gdyby się zastanowić, jakie ma znaczenie działanie Związku Zawodowego w dążeniu do niepodległości, to można powiedzieć tak, że okupant, po co się okupuje w ogóle kraj, żeby mieć z tego zyski dla centrali, dla siedziby, dla tego imperium, które podbija jakiś obszar. Jeśli związki zawodowe zwiększają koszt
utrzymania tej ludności, prawda? Czyli w tym wypadku muszą być zwiększone wydatki na edukację, na płace, na spożycie, na służbę zdrowia. Tym samym mniejszy zysk odnosi centrala. Czyli działalność związku zawodowego, takiego jak planowaliśmy, prawda, wolne związki zawodowe, no wtedy była taka sytuacja, że pracodawcą było, można powiedzieć, była partia, było państwo, bo zakłady pracy wszystkie były państwowe. To ta działalność jest wprost zmniejszająca dochody, opłacalność tej okupacji. Jest jeszcze pytanie zasadnicze, czym mogliśmy w ogóle wtedy dysponować, próbując obalić komunizm, jak to się wtedy mówiło. No wiadomo, że pierwsze, niezależnie skąd przychodzi okupant, czy ze wschodu, czy z zachodu, to pierwszy ukaz, pierwsze zarządzenie to jest zdać broń. Nie mogliśmy obronić niepodległości pod koniec II wojny światowej, dlatego że Armia Czerwona maszerowała na Berlin, a Armia Krajowa znalazła się no po prostu w pułapce. Nie mogła tej armii ani powstrzymać, ani z nią walczyć, prawda? I stało się tak, że część z tych ludzi poszła do lasu, utworzyła partyzantkę, teraz mówimy żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Część się ujawniła. Ci, którzy poszli do lasu, byli mordowani jako bandyci. Ci, którzy się ujawnili jako faszyści. AK-owców nazywano faszystami. No i w ten sposób stanęliśmy w sytuacji, kiedy broni nie mieliśmy. No bo jest oczywiste, że niepodległości broni się wprowadzana jest przemocą i trzeba jej bronić zbrojnie. No można bronić jeszcze takimi metodami, jak Mahatma Gandhi zaproponował Hindusom, przez falcie ubrania importowane, wełniane, importowane z Anglii. No i wtedy się okaże, że Anglii się nie opłaca okupować Indii. No u nas to trochę było mało możliwe, bo bielskie hełmy były lepsze od radzieckich. Polskie towary były nie tak lepsze od radzieckich, więc ten sposób walki o niepodległość był mało po prostu sensowny. Ale jeśli powiemy, że atrybutami niepodległości jest tak, wolność polityczna, suwerenność gospodarcza i niezależna narodowa kultura, no to coś tam na tych polach można było, prawda, działać. A działalność związkowa była w oczywisty sposób podwyższająca koszty utrzymania ludzi zamieszkujących, prawda, teren Polski. Ja myślę, że ta reguła, ta zasada jest w tej chwili też dobrze rozumiana i właściwie wcielana w życie przez rząd Zjednoczonej Prawicy, co się zresztą poprawnie mówi, ponieważ istnieje tutaj dążenie do powiększania płac, powiększania też funduszy, które służą tym wszystkim socjalnym zabezpieczeniom, które są niezbędne, żeby społeczeństwo czuło się, znaczy żeby społeczeństwo było silne i miało w ogóle jakieś, no bo taki jest sens prowadzenia polityki czy gospodarczej, czy w ogóle polityki państwowej. Andrzej to mówił o stanie wojennym. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że celem chyba takim pierwszym stanu wojennego to było
psychiczne i fizyczne osłabienie społeczeństwa. Zastraszenie, osłabienie, oczywiście likwidacja demokracji i wszelkich swobód obywatelskich. Stan wojenny, Andrzej mówi, że się powiódł i rzeczywiście tak. Społeczeństwo po stanie wojennym było bardzo zmęczone, zniechęcone. Jakkolwiek nie było już, można powiedzieć, w międzyczasie zmieniała się sytuacja, nazwijmy to geopolityczna. W czasie Solidarności takim stałym tematem do rozważań to było wejdą czy nie wejdą. No obowiązywała doktryna Breżniewa, ja nie mam, nie mówiłeś o doktrynie Breżniewa jeszcze, doktryna Breżniewa, którą wprowadzono w 1968 roku, żeby dokonać inwazji na Czechosłowację, która dawała prawo temu imperium, do interwencji zbrojnej, jeśli zagrożona jest integralność całego Układu Warszawskiego. No doktryna Breżniewa właściwie została wycofana dopiero po ogłoszeniu Pierestrojki. Wprawdzie z naszych kalkulacji, z naszych analiz wynikało, że Związek Radziecki nie będzie interweniował w tej sytuacji, w jakiej się znalazł po interwencji w Afganistanie, wobec jednak kryzysu gospodarczego, wobec długów, które na przykład już oni zaczęli zaciągać na Zachodzie, więc natomiast nie mieliśmy na to żadnych dowodów, żeby to jakoś przekonywująco i nawet pewności, czy tak się nie stanie rzeczywiście. Stan wojenny został zniesiony, nie pamiętam, bo właściwie to, szczerze mówiąc, to w ogóle nie zauważyłam zniesienia stanu wojennego, bo pamiętam, że jak przyszła do mnie bezpieka na rewizję i byli bardzo dumni, że mają nakaz, bo przeważnie nie mieli nakazu prokuratora, to pokazali mi nakaz, że przeprowadzają rewizję na podstawie dekretu stanu wojennego. No więc ja akurat wiedziałam, że już stan wojenny już został zniesiony, ale to dalej wyglądało mniej więcej tak samo. Dalej rządzili dyrektorzy wyznaczeni przez Huntę Wojskową w zakładach pracy. W 1984 roku, czyli no w sumie już nawet po wyjściu tej jedenastki z Mokotowa, tych czołówki KOR-u i Solidarności zagrożonej tam porządkowo karą śmierci, potem tam jakimiś strasznymi więzieniami. To jeszcze zamordowali księdza Jerzego. To był 1984 rok, prawda? Potem mordowali innych księży. No ale potem przyszedł rok 85 i do władzy doszedł, został generalnym sekretarzem KCRK PZR Michał Gorbaczow i w 85 ogłosił własność i Pierestrojkę. I teraz było już oczywiste, chociaż początkowo to byśmy nie byli pewni, czy to będzie taki nowy lep, czyli lekkie poluzowanie dla złagodzenia kryzysu gospodarczego, a potem przyjdzie znowu do ciśnięcia śruby. No, pamiętam, żeśmy się zastanawiali, czy ta pierestrojka nie zamieni się w pierestrzałkę, czyli nie okaże się, że zacznie się jakaś strzelanina znowu. No, ale to się okazało, że to jest jakby na serio. I teraz jest pytanie, wyszli, jest rok 85 i wszyscy członkowie Komisji Krajowej są już na wolności. Bardzo dużo, jeszcze trochę ludzi siedziało w więzieniach, ale w gruncie rzeczy już większość powychodziła. I można było
po prostu najzwyczajniej w świecie rozpocząć działalność związkową. Tą działalność związkową można było, a nawet trzeba było prowadzić również w stanie wojennym. Dlatego, że w stanie wojennym w zakładach pracy, przynajmniej ja to czułam u siebie, no bezczelnie zabierano nam różne prawa pracownicze w przekonaniu, że nie będziemy się buntować. No a okazało się, że to można robić, co było bardzo dziwne. Zakaz takiej działalności to mi wydał Bogdan Borusewicz z podziemia, że po prostu nie wolno mi. Ja mówię, no ty mi nie możesz zakazać działalności związkowej. To po prostu nie ma takiej możliwości. Ale faktem jest, że ja do tej pory nie wiem, co się, na co czekała ta Solidarność, powiedzmy, skupiona wokół Lecha Wałęsy. Wszystkie te ugrupowania, które opozycyjne, które powstały za przykładem KOR-u, bo KOR był pierwszy, potem powstał i KPN, i ROKCIO i różne inne, potem to się podzieliło, był Ruch Młodej Polski. Na co te wszystkie gremia polityczne czekały do 1989 roku, co się wtedy właściwie tutaj działo. I wygląda na to, z tego co do nas dochodzi, tak jak można sobie to wyobrazić, że trwała prawdopodobnie taka wojna podjazdowa, kto będzie partnerem Kiszczaka przy planowanym porozumieniu. I chyba tak to wyglądało. Natomiast niewątpliwie w tym czasie, to wiemy z kolei w 100%, że w tym czasie szef MSW, prawda, szef Czesław Kiszczak, wysłał ludzi, którym tam zapewnił, że nie będą podsłuchiwani, nie będą mogą swobodnie się poruszać po kraju, którzy mieli się skontaktować z wszystkimi grupami opozycyjnymi podziemnymi, żeby wyselekcjonować tych, z którymi da się rozmawiać. I z takimi, z którymi się nie da rozmawiać. No więc to, myśmy to nazywali wtedy opozycja konstruktywna, czyli koncesjonowana, na którą się władza w jakiś sposób przychylnie patrzy, i tak niepoprawna. No myśmy należeli do tych, z którymi się rozmawiać nie da. Zresztą muszę powiedzieć, że tu był konsensus pełen, bo w końcu Andrzej też nie miał żadnego zamiaru znaleźć się przy ochronnym stole. Jeszcze, czyli idea tego porozumienia polegała na tym, żeby to uwiarygodnienie tego upadku komunizmu było ze strony takiej grupy społecznej, takiej organizacji, takiej elity, która cieszy się dostatecznym zaufaniem społecznym, a równocześnie zapewni komunistom łagodny upadek, czyli łagodne przekształcenie się bezproblemowe w nowych kapitalistów. I tu niestety mieliśmy, powiedzmy, to nieszczęście, że w tym modelu neoliberalnym jest takie przekonanie, że związki zawodowe, koszt pracy, to jest wszystko, zmniejsza tylko zysk, prawda, właściciela, przedsiębiorcy, a zatem jest niezmiernie szkodliwy. Czyli ta solidarność, na którą zgodzono się przy okrągłym stole, no od razu została pozbawiona tych praw, które mieliśmy wywalczone w porozumieniu w roku 80.
żeby lepiej zrozumieć historię Solidarności, to ja może powiem o takich dwóch momentach historii, które były absolutnie właściwie tabu. Do tej pory krzyczą ludzie, prawda, była jedna Solidarność, a w ogóle kto obalił komunę i w ogóle rozpoczął i przeprowadził strajk w sierpniu, no to Borusewicz mówi to ja, Walesa mówi to właśnie ja, no więc śmialiśmy się z nich, że muszą to jakoś uzgodnić, bo nie można jednoosobowo, dwie osoby tego robić. Ale okazuje się, że trochę tak to było. Andrzej już tu chyba wspominał, że strajk sierpniowy był prowokowany. Zwolnienie Ani Walentynowicz, niezwykle popularnej działaczki ze Stoczni Gdańskiej, w sytuacji, kiedy w kraju, poczynając prawda, od Lublina, wybuchają, są gaszone strajki, jest jakaś dziwna taka akcja, która nie wiadomo, co ma znaczyć. Być może były to jakieś zmienne koncepcje, które się wahały w kierownictwie. Zwalniają panią Walentynowicz. No więc my oczywiście odpowiadamy rutynowo, czyli apelem o obronę Ani Walentynowicz, spiętą instrukcją jak strajkować, czyli sugestią strajku. Ten strajk wybucha 14 lipca, to był czwartek. Już niektóre zakłady w Solidarności z tym postulatem przywrócić Anię Walentynowicz do pracy, zaczynają strajki, stocznie, Elmor, gdzie Andrzej pracował, inne zakłady. I po 3 dniach tego strajku, dwaj panowie, którzy ten strajk prowadzą, Bogdan Borusewicz i Lech Wałęsa, po przywróceniu Ani do pracy, strajk kończą w sobotę. No i to jest ten moment, w którym cała ta akcja miała się zakończyć. My nie wiemy w tej chwili, czy to miał być początek pierestrojki, no ale w każdym razie tak czy siak zdarzył się komuchom wypadek przy pracy. No bo się tego strajku tak zakończyć nie dało. My w Gdańsku udało nam się z tych strajkujących zakładów zorganizować międzyzakładowy komitet strajkowy, który miał już poważniejsze żądania i w którym już wolne związki zawodowe miały znaczny wpływ. W Stoczni Komuny Paryskiej Andrzej Kołodziej, który tam jednoosobowo zainicjował strajk i zdołał go utrzymać również do niedzieli. Dzięki pomocy zresztą księdza Hilarego Jastaka, który po prostu obiecał, że przyjdzie tam odprawić mszę. Mogłabym opowiedzieć, jaka była różnica między księdzem Jankowskim a księdzem Jastakiem. Ksiądz Jankowski, żeby się zgodził odprawić mszę, to Ania chyba z panem Szczygłowskim to tam północy biegali między wojewodą, sekretarzem kim, żeby wreszcie ksiądz Jankowski się zgodził. Natomiast ksiądz Hilary Jastak na pierwszą prośbę stoczniowców ze Stoczni imienia Komuny Paryskiej po prostu wziął taksówkę i pojechał do Stoczni. No więc próbowali go zatrzymać zomowcy. No to on wysiadł. Andrzej twierdzi, że wziął komunikat do ręki. Ja nie pamiętam, on nam to dosyć ładnie opowiadał. I on z tym szedł piechotą. No więc część z zawodców klękła. Ale nikt go nie zatrzymał. I on tak maszerował do stoczni, gdzie przez całą noc pracownicy budowali ołtarz, no bo
będzie msza. Już nikt nie myślał o tym, że ma natychmiast skończyć strajk, pojechać na te wsie kaszubskie do domu, tylko po prostu oni tam się przygotowywali do mszy świętej w niedzielę. No i tak dzięki temu zaczął się strajk, który już, można powiedzieć, na rano w niedzielę. Myśmy po tej nocy mieli już przygotowane właściwie tak postulaty. Mieliśmy przygotowaną całą organizację, zasady prowadzenia, straże. Wszystko było wybrane prezydium, do którego weszli działacze Wolnych Związków Zawodowych też. Właściwie ci wszyscy, którzy mogli, bo część z naszych kolegów wyrzucona z pracy nie mogła wchodzić do komitetów strajkowych, bo po prostu byli albo na bezrobociu, albo nie reprezentowali żadnych zakładów. I teraz porozumienie gdańskie skończyło się, no można powiedzieć, głębokim kompromisem ze strony, dużymi ustępstwami ze strony władzy, ale skończyło się też dużymi sukcesami z naszej strony. Przede wszystkim związek, który powstał na bazie tego porozumienia, miał zagwarantowaną niezależność, to znaczy otóż długie negocjacje, czy mamy się rejestrować w CNZZ-cie, czy inaczej, i w końcu uzyskaliśmy rejestrację w sądzie. To było bardzo ważne, bo w systemie, w którym władza trzyma rękę na wszystkich organizacjach na całym życiu społecznym, powstała organizacja, która ma własny statut, kieruje się własnym prawem i jest niezależna. Bardzo ważnym osiągnięciem było też to na przykład, że prasa związkowa nie będzie cenzurowana. No to niecenzurowanie prasy związkowej skończyło się tym, że powstało tyle pisemek, które oprócz różnych tam spraw związkowych to pisały o Katyniu, o grudniu 70, o wszystkich wydarzeniach polskich tych z całych tych wielu prób, no, różnych rodzajów buntów, prawda? I ta prasa, no, właściwie niczym nie dawała się okiełznać, bo ten ruch Solidarność sięgnęła od razu po maksimum tych wolności. I ja myślę, że kiedy są takie dyskusje, czy lepiej zmiany przeprowadzać wolno, czy lepiej zmiany przeprowadzać ostrożnie i powoli, to mi się wydaje, że to tempo, w jakim Solidarność się rozwijała wtedy, w ogóle zabezpieczyło nas przed wieloma bardzo sprytnie przygotowanymi z takimi operacjami szykowanymi przez profesjonalistów z bezpieki, o których nawet czasem nie wiedzieliśmy. No bo na przykład Solidarność jako Związek Ogólnokrajowy została powołana 17 września. Podpisaliśmy porozumienie, WZZ Wybrzeża podpisywało porozumienie i to była wtedy mowa o Wybrzeżu. Naprawdę Andrzej mówił, że Wybrzeże to jest od Bałtyku po Tatry. Poza tym myśmy się nieustannie, zakładając Wolne Związki Zawodowe i w czasie strajku i potem powoływali na międzynarodowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, którą na fali tej poppaździernikowej odwilży polski Sejm ratyfikował. I każdy, kto się bał, a wszyscy się trochę baliśmy, prawda, tej działalności, to mówiliśmy, masz mówić, że masz prawo, że mamy prawo.
Myśmy nie łamali prawa PRL-u, zakładając Komitet Nauczycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. No i chyba rzeczywiście trochę tak to było, dlatego że represje przeciwko nam zawsze były uzasadniane czymś niepolitycznym. Czyli wyglądało to w ten sposób, że jak ktoś tam rozkładał czy rozrzucał ulotki, to go skazywano za zaśmiecanie miasta, a jak wyrzucali go z pracy za działalność, to było za to, że się spóźnił na przykład, albo nie wiem, coś tam, nie miał zaostrzonego ołówka, czy naostrzonego wiertła. Czyli po prostu to miało sens. To miało sens, że my się powołujemy na te konwencje MOP-u. Nie wiem, co jeszcze. Aha, może ważne by było powiedzieć, co się dalej stało z Solidarnością. No, stan wojenny. Jaki był jeszcze cel stanu wojennego? Na pewno umocnienie pozycji Wałęsy. Bo w czasie całej propagandy w stanie wojennym, którą prowadziły niektóre z podziemnych czasopism, na przykład Tygodnik Mazowsze, czy inne, te, które dostawały pieniądze na druk z zachodu, i maszyny, i możliwości, to tam cały czas było budowanie autorytetu Wałęsy. Bo na tym autorytecie Wałęsy była oparta cała koncepcja tych częściowo wolnych wyborów, okrągłego stołu i potem planu Balcerowicza, za który też firmowała, prawda, no podobno Solidarność. Jest może jeszcze jedna ważna, no teraz to dużo się dosyć o tym mówi, że zwycięstwa jakieś takie propagandowe, te wszystkie akcje dezinformacyjne, te wszystkie akcje tych fake newsów, jakieś wsiania zamętu, zamieniania pojęć, że one odgrywają wielką rolę w uzależnianiu społeczeństw. No i tak samo było za komuny. W Wolnych Związkach Zawodowych w zasadzie, wracając do tradycji II Rzeczpospolitej, to nam najbardziej dogodnie byłoby się oprzeć. Zresztą to był na PPS-ie Piłsudskiego, prawda? No ale to jak? Polska Partia Socjalistyczna. W jaki sposób zohydzono w ogóle słowo socjalizm? A mit Bitwy Warszawskiej, tego cudu nad Wisłą, odzyskania niepodległości, legenda Piłsudskiego, to wszystko było bardzo głęboko zakorzenione w społeczeństwie. I muszę Państwu powiedzieć, że jak w 1981 roku zakłady pracy chciały zmienić jakieś nazwy typu stocznia tam Lenina czy coś takiego, to występowały wszystkie, chciały się nazywać stocznia Józefa Piłsudskiego. Nie pamiętam, żeby jakakolwiek chciała się nazywać stocznia imienia Romana Dmowskiego na przykład. I więc ten nurt polityczny, społeczny z II Rzeczpospolitej był w większości ludzi pracy jakby wiodący, co jest w jakimś sensie zrozumiałe. Ale samo słowo socjalizm zostało w niesamowity sposób zmanipulowane. Ponieważ komunizm to była jakaś taka świetlana przyszłość, do której trudno się w ogóle zbliżyć, bo się oddala jak ten horyzont. Maszerujesz, a on ciągle jest coraz dalej, a w każdym razie nie bliżej. Więc wymyślono taką rzecz, że pierwszym stopniem do komunizmu jest realny socjalizm.
Potem ten realizm zniknął, no i socjalizm. W związku z tym na słowo socjalizm, no to wszyscy reagowali tak, no to jak będzie ten socjalizm, to będą, no, łatwy, masowe deportacje, przemoc i słowa socjalizm nie można było w ogóle użyć. I to jest pewna trudność również w tej chwili. Ja nikogo nie namawiam w tej chwili do tego, żeby zakładać partię socjalistyczną, ale myślę sobie, że trzeba sobie przynajmniej zdawać sprawę z tego, jak propaganda komunistyczna, która głosiła demokrację, prawda, no właśnie socjalizm, no rządy ludzi pracy. Te rządy świata pracy czy klasy robotniczej. Klasy robotniczej. Klasa robotnicza była stosunkowo najbardziej odporna na tą propagandę, bo robotnicy mają szacunek dla ludzi wykształconych i wcale się nie wybierali, żeby rządzić. No to może w propagandzie kucharka mogła być premierem, ale w wyobrażeniach normalnie myślących ludzi takich pomysłów nie było. Natomiast część inteligencji, tej porządnej, to znaczy nie kolaborującej z systemem, była przekonana, że to są rządy robotników. No, robotników, którzy ciężko pracowali na akord, nie mieli porządnych szatni, nie mieli porządnych toalet, mieli pozamykane na klucz na cały dzień ubrania swoje prywatne, także nawet jakby ktoś chciał uciec z pracy, to by nie mógł. No więc rzekomo to była ta rządząca klasa, ale inteligencja wyręczona tym chamstwem, arogancją biurokratów, urzędników systemu tego realnego po prostu częściowo w to wierzyło. Więc metody manipulacji polegające na podmianie znaczenia pewnych słów stosowane są ciągle i stosowane są do tej pory. I myślę, że trzeba sobie wyrobić na to jakąś odporność i starać się definiować po prostu pewne pojęcia. Co jest czym? No ja nie wiem, myślę, że... Tak, bardzo dziękujemy za to. Państwo udział, ale także taką analizą tego wszystkiego, co się dokonało w najnowszej historii Polski, czego byliśmy świadkami i w stanie wojennym, i w III Rzeczpospolitej, i czego jesteśmy wciąż świadkami, to co przypomnę, mówił pan Andrzej, że ludzie dzisiaj na ulicy nie wzięli się znikąd, ci, którzy protestują i nieprzypadkowo bronią przywilejów byłych funkcjonariuszy aparatu represji albo sędziów, którzy często korzeniami sięgają tego okresu, kiedy w Polsce panowało bezprawie. Bardzo dziękuję za wspomnienie, zwłaszcza księdza Hilarego Jastaka, bo to jest postać nieco zapomniana, a wielki bohater. Był u nas w Trójmieście nazwany Królem Kaszubów i rzeczywiście to, co pani Joanna mówiła, miało miejsce. On był niezwykle odważny, on nie czekał na żadne zezwolenia ani wojewody, ani partyjnych kacyków, tylko udał się do Stoczni, gdzie, i to jest też niezwykle ważne właśnie, udzielił absolucji, a więc bardzo rzadko stosowanego w Kościele przywileju, kiedy udziela się rozgrzeszenia zbiorowego ludziom, którzy mogą stracić życie w niebezpieczeństwie. Ksiądz Hilary Jastak rzeczywiście wielki bohater Solidarności. Ja pozwolę sobie jeszcze poprosić o jeden mały wątek związany właśnie z kapelanami Solidarności. Dzisiaj byliśmy na mszy świętej najpierw z całą tutaj bliską Solidarnością. Miałem zaszczyt poświęcić figurę
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, która będzie znajdowała się teraz w siedzibie zarządu okręgu pilskiego NSZZ Solidarność. Przed paroma laty w ramach środowiska Federacji Młodzieży Walczącej Gdańska wydawaliśmy książkę Gdańskie ślady księdza Jerzego. Kiedy tą książkę pisałem, skorzystałem z Państwa wspomnień takich, które pokazywały właśnie tego wielkiego bohatera. Bo to, że dzisiaj ksiądz Jerzy jest patronem Solidarności, że świętym Kościoła, to jest uhonorowanie wszystkich ludzi, tych, którzy byli odważni w stanie wojennym, którzy oddali swoje życie. To jest ten patron, symbol polskiej odwagi. Ale to był właśnie, jego wielkość polegała na tym, że potrafił być dobrym człowiekiem, z każdym nawiązać relacje. I Państwo wspominali o takim miłym geście, bardzo prostym, kiedy z Wami się zdaje się umówił, nie mógł przyjechać i przez kierowcę Panu Andrzejowi swetr albo marynarkę. Marynarkę przesłał, tak? Właśnie, może parę zdań wspomnień, bo byliście Państwo razem z Panią Anią Walentynowicz, o tym się też niestety nie mówi. To Pani Ania Walentynowicz zaczęła pierwsza mówić o tym, że księdza Jerzego trzeba wnieść na ołtarz, a pod Kościołem Świętej Brygidy stała pierwsza z kartkami, żeby ludzie się podpisywali z taką petycją do Ojca Świętego.